Zobaczcie, kochani, kolejnego żółciaszczka wypatrzyłam. I to przy drodze głównej. O kurde, samochody tutaj jeżdżą. No i jechaliśmy sobie. Kurde, rzucił mi się w oczy. Ale już taki jest starszawy. Bo już jest taki łykowaty. Nie nadaje się do jedzenia. No ale też z akacji podobno są trujące. Dziwne, że tylko w jedno miejsce urósł. Ale piękne. Teraz ludzie jeżdżą i się patrzą na mnie, co ja tutaj nagrywam. No to piękne. To już mój trzeci żółciaczek. Czwarty. Dobra, jedziemy dalej, bo jeszcze w innym miejscu podobno jest żółciaczek. Siostra namierzyła. Jedziemy w inne miejsce szukać. No i zobaczcie, kochani. Po tego jechałam, żeby go zobaczyć. Znów przy trasie. Ale jak wysoko on jest. Piękny. Tylko mi powiedzcie, jakie to jest drzewo? Siostra mówiła, że dąb. Ale się zna. Tam już tu. Tam jeszcze będzie rósł. Ale ten piękny. Żeby wejść na niego. Zobaczcie. Ale grube to drzewo. Ciekawe jak z góry wygląda. Ale duży jest. A z tej strony. Tak go widać. Zobaczcie, tego tydzień temu ucięliśmy. Zobaczcie, następne odbijają. Ale super. Nie spodziewałam się, że on jeszcze odrośnie. Nad naszą piękną pilicą. Zobaczcie, nasz most. Z tego mostu, jak wracaliśmy z Olsztyna, no to właśnie zauważyłam żółciaczka. I zobaczcie, jak przez tydzień urosły. Tych żeśmy nie rwali, bo były malutkie. Zobaczcie, jak urosły. Te to są mięciutkie. Można konsumować. Śliczne. Ale to, żeby odrosło?
Zobaczcie, tych wierzb to tu jest sporo nad tą Pilicą, ale tylko na razie na tej jednej rosną. Tu zobaczcie jeszcze ile jest. Na tej powinno być. Tam pełno tych wierzb. Same wierzby. Zobaczcie, ile tu jest wierzb. A tylko na jednej urósł żółciaczek. To już to pole.